Cześć, witajcie. W tym filmie temat ręcznego szlifowania gładzi przy użyciu narzędzi Luty Parfait. Ale zanim o narzędziach, kilka słów, to opowiem Wam o lampach, które widzicie. Lampy Magnum Future, dwie lampki malutkie, lampy XS 20W. Lampy mają kilka rodzajów mocowań, jak widać. Można je zawiesić na drabinie, przypiąć paskiem, zawiesić na jakimś haku, gwoździu i tak dalej. Bardzo przyjemne lampki, te malutkie. Duża lampa na trójnogu to jest lampa na statywie. Jest to lampa Magnum Future 50 W. I jako kontra do tego oświetlenia tam znajduje się jeszcze jedna lampa 78 W, która ma ponad 9000 czy tam 9500 lumenów. Tak wygląda oświetlenie do filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, więc od razu mówię, możecie coś tam zapytać, więc jak znam odpowiedź, to od razu mogę Wam podpowiedzieć coś odnośnie oświetlenia do filmów. Dobra, narzędzia Luty Parfait. Zacznę może od oświetlenia, jak już o tym mówimy. Przede wszystkim lampa akumulatorowa, lampa, która pracuje na akumulatorze albo na kablu i oczywiście na teleskopie. Jako podpórka tej lampy służy teleskop 2 x 1,5 metra z gumową rączką czy stopą w tym przypadku. Lampa posiada 3 diody LED, barwa światła zimna, diody wyposażone w soczewki, które układają strumień światła w taką płaską smugę. I bardzo fajnie, ponieważ światło tej lampy skupia się na pracy na powierzchni, którą oświetlamy, nie skupia się bez sensu na reszcie pomieszczenia. Oczywiście pomieszczenie powinno być zaciemnione i tak dalej, żeby ta lampa miała najlepszą efektywność. Założę to może na teleskop. Gumowa rączka, stopa w tym przypadku i pogumowana lampa. Bardzo fajnie się to ustawia, czy do sufitu, czy do ściany. Nie ma większego problemu. Lampa nie niszczy powierzchni ściany. Teleskop drugi, jak już mówię o teleskopie, obydwa aluminiowe, obydwa mają możliwość podpięcia odkurzacza. Są to teleskopy przelotowe. Tutaj jest rączka już trochę grubsza. Twardsza, taka bardziej plastikowa. Ok, szlifierki. Szlifierka narożnikowa. Bardzo ciekawe narzędzie. Wcześniej nie znałem tego typu narzędzia w ogóle. Szlifierka plastikowa z taką głowicą ruchomą w każdą stronę. Możliwość podpięcia teleskopu i odkurzacza później. Pady wymienne, papiery wymienne, wiadomo. Dwa miejsca, przez które jest wciągany pył. Praca tą szlifierką wygląda w ten sposób, że po dociśnięciu do narożnika należy docisnąć najpierw do jednej ściany, kilka ruchów, potem przechodzimy na drugą ścianę, znowu kilka ruchów wykonujemy. Narożnik jest rozszlifowany bardzo szybko i sprawnie. Papiery, które ja używam, to jest 180, mam jeszcze 120, ale w zasadzie tylko na próbę używałem. Na tej robocie 180 w zupełności wystarcza. Ok. Kąt szlifierki to jest mniej troszkę niż 90 stopni, więc to jest bardziej ostry kąt i 5 cm powiedzmy będzie rozszlifowane na płasko, potem szlifierka odchodzi od powierzchni ściany, więc nie zostawia kreski, jakby ostrej kreski po szlifowaniu. To też jest bardzo fajne. Szlifierka płaska, 20 na 20 cm, tu już mamy więcej otworów do wciągania pyłu i mamy dwie szczeliny, które też wciągają pył. Ta sama głowica, pad wymienny, papiery wymienne, wiadomo. Natomiast nie czarujcie się, pył nie zniknie całkowicie. Nie jest to szlifowanie bezpyłowe. Pył jest obecny podczas szlifowania, odkurzacz częściowo tylko, że tak powiem, pochłania ten pył. Widać różnicę na pracy z odkurzaczem i bez, ale pył jest obecny. Mniej pyłu jest przy krótkich, delikatnych ruchach, powiedzmy tym szlifowaniu takim bardziej delikatnym. Przy dłuższych pociągnięciach tego pyłu jest więcej z automatu. Papiery, które ja używam, są to papiery oczywiście dedykowane do pracy z tymi narzędziami. Tam jest tego więcej, ale pokrótce. Do szlifierek pakowane po 10 ogólnie. To jest akurat 120 do narożników, papier albo siatka. Pakowane po 10, więc wystarczają na 5 zmian. Papiery się zmienia 2 w tym przypadku. Tutaj też pakowane po 10 i papiery są tak przygotowane, że wszystkie brzegi mają już zaokrąglone, jakby zawinięte delikatnie i w otworach, i na brzegach. Są po prostu świetne. Eliminują już z automatu te ewentualne rysy od brzegu szlifierki. Natomiast jeżeli są problemy ze szlifierką, wystarczy ją po prostu obrócić i szlifować delikatnie pod kątem do ruchów, które wykonujecie. Wtedy tych rys jest bardzo mało albo wcale od brzegów papieru. Ja szlifuję w ten sposób, że najpierw praca z tym
szlifuję najpierw 120, przejeżdżam sobie całą ścianę równomiernie w poprzek, następnie w pionie na krzyż i pozbywam się tym samym wszystkich nierówności, otwieram ścianę jakby matowie, całą powierzchnię. Potem, żeby strukturę, te rysy zminimalizować, używam papieru 180 i również na szybko przeszlifowuję. Można już przeszlifować powiedzmy raz albo też na krzyż i potem dogładzam całość 220, ale można by było mieć drobniejszy jeszcze nawet niż 220. No tak wygląda praca z tym. Zobaczycie ujęcie za chwilkę. Do podłączenia do odkurzacza, też istotny temat, służy wąż dedykowany. Z jednej strony podłączamy teleskop, a z drugiej strony dowolny odkurzacz. Ja próbowałem na 4 różnych odkurzaczach. Flex, Metabo, Makita i marketowy odkurzacz. Również radzi sobie ten wąż z każdym, z takim marketowym, więc nie ma większego problemu. Podłączycie każdy. Masy, które są na ścianach, jak widać, to są proformy. Ultralight, bardzo fajna masa do aplikacji, do zagładzania, do szlifowania również. X-Lite jest to XP-Lite jest to masa, która ma zredukowaną emisję lekkiego pyłu, więc fajnie nadaje się do szlifowania ręcznego. Te dwie to są moje ulubione masy, mogę się przyznać śmiało. Bardzo fajnie się z nimi pracuje. Masy są na bazie żywic, więc podczas powiedzmy tygodnia czasu one nieco się utwardzą. Wtedy to szlifowanie jest inne. Nie powiem, że jest trudniejsze, jest po prostu inne. W kilku przypadkach może to być cenna informacja, że masa po tygodniu będzie trochę twardsza. Ok, wrzucam Wam ujęcia z prac i zapraszam do pozostałych moich filmów, do komentowania i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!